Marta Paszkin z Rolnika zdradza szczegóły drugiego ślubu. Suknia już wisi w szafie. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny mają już za sobą ślub cywilny, który wzięli, gdy uczestniczka Rolnik szuka żony była w ciąży. Zakochani od początku zapowiadali, że skromna rodzinna uroczystość była dopiero początkiem i szykują się do ślubu kościelnego. Kropka. Marta Paszkin ma już wybraną suknię na wyjątkowy dzień. Paweł Bodzianny zgłosił się do programu Rolnik szuka żony w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Na gospodarstwie pojawiły się trzy kandydatki, jednak jego serce od pierwszej chwili szybciej zabiło do Marty Paszkin. Uczucie zakochanych rozwijało się w zawrotnym tempie i para zdecydowała się razem zamieszkać, a remontem wspólnego mieszkania chwalili się w mediach społecznościowych. Parę miesięcy temu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli skromny ślub cywilny, a po uroczystości zabrali najbliższych na obiad. Już wtedy zapowiadali, że to dopiero początek i już planują wielką imprezę oraz ślub kościelny. Jakiś czas temu żona rolnika zdradziła, że uroczystość odbędzie się pod koniec czerwca. A teraz wybrała suknię, która już wisi w jej szafie i czeka na najważniejszy dzień w jej życiu. Rolnik szuka żony. Marta Paszkin ma już suknię ślubną. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny kilka tygodni temu zaczęli rozglądać się za zaproszeniami ślubnymi, choć uczestniczka zastanawiała się, czy aby nie zabrali się za to zbyt późno. Ślub odbędzie się pod koniec czerwca i wiele wskazuje na to, że zakochani będą wówczas świętować również urodziny syna. Uczestniczka Rolnik szuka żony wciąż dostaje pytania od internautów dotyczące przygotowań do uroczystości. Tym razem uchyliła rąbka tajemnicy i pochwaliła się, że ma już suknię ślubną, którą kupiła na aukcji charytatywnej. Od jakiegoś czasu mam już sukienkę, wisi centralnie w domu, ale ufam, że Paweł nie będzie podglądał. Udało mi się spełnić marzenie i znaleźć nie dość, że idealną dla mnie, to kupioną charytatywnie. Fanki liczyły, że ich ulubienica zaprezentuje kreację w całej okazałości, jednak Marta na razie nie chce pokazywać jej ani internautom, ani Pawłowi.